Jeśli chodzi o 2018 rok, skrzętni Amerykanie wyliczyli, że są pewne trendy, przy których będziemy się skupiać. Pierwszy z nich to jest laseroterapia, przede wszystkim skupiona na technologii pikosekundowej, czyli na technologii, która pozwala uzyskiwać świetne efekty przy mikroskopijnej rekonwalescencji i praktycznie bez odczuwania bólu. Drugi dział to wykorzystanie elementów naszego ciała do stymulacji skóry. Osocze bogatopłytkowe i komórki macierzyste, przeszczepy tkanki tłuszczowej. Kolejny dział to wariacje na temat poprawy okolicy oka. Mam na myśli toksynę botulinową, kwas hialuronowy, laseroterapię, zwłaszcza pikosekundową, urządzenia wykorzystujące plazmę. Enlighten jest w tej chwili najnowszym, największym ciachem na rynku, dlatego że jest to nowoczesna technologia, kosmiczna. Do tej pory laseroterapia nie była tak przyjazna dla pacjentów, o tym jeszcze za chwilę będziemy opowiadali. I teraz jest ubrana w moim zdaniem najlepszą formę, bo zabiegi nie zostawiają żadnych śladów. Korzystam z laserów mniej więcej od 7-8 lat. Prewencyjnie oczywiście, bo one mają na celu ujędrnienie, lekki lifting, niektóre większe, niektóre mniejsze. I mniej więcej przez 4 miesiące, raz w miesiącu idę na laser, ten czy inny. Jeżeli zaczynam w tym roku, mówię, a będę korzystała na przykład z Enlightena, czy z innego. Tak, no bo jedne są bardziej, mniej inwazyjne, bardziej bolesne, mniej bolesne, ale wszystkie są bardzo skuteczne. Ale również muszą być dobrane przez dermatologa. Najważniejszą cechą Enlightena jest soczewka frakcyjna, dzięki której światło lasera może być używane w formie frakcyjnej, czyli możemy zastosować stymulację skóry, wywoływanie produkcji nowego kolagenu, działanie na blizny, działanie na rozstępy, wszystko to, czym charakteryzują się lasery frakcyjne, bez kompletnie rekonwalescencji. Postanowiłam, że jednak będę wstawała trochę wcześniej i aplikowała po kolei te produkty, czyli dobrze ją oczyszczała, później zmywała jeszcze tonikiem, żeby jeszcze lepiej ją oczyścić, później nakładam moją ukochaną witaminę C, która jest w stężeniu 10%. I aby ta dziesiątka i w ogóle ta witamina C bardzo dobrze się wchłonęła w moją skórę, muszę później przykryć ją kremem nawilżającym. Po czym nawet jesienią, nawet zimą, mimo że bardzo mało mamy słońca, teraz jest cudownie, ale oczywiście to są tylko 3-4 miesiące, powinniśmy nałożyć słoneczną protekcję. Na co dzień to, co się najlepiej sprawdza, uważam, to uśmiech, bo to zawsze dodaje urody, picie wody, bo to jest bezcenne i ja tego robię zdecydowanie za mało, i sen, i tutaj też nie mogę się pochwalić, bo też nieregularnie i za mało śpię, bo też jeszcze dzieciaki się budzą, ale ja uważam, że to są trzy takie elementy. Wszystko w odpowiednich proporcjach, w odpowiednim czasie, systematycznie daje naprawdę ogromne efekty. Dlatego dieta, radość życia, miłość i to tak... Taka mieszaneczka i chyba to jest taka recepta na dobre samopoczucie i dobry wygląd.